Technologia biometrii rozwija się dużo dynamiczniej w Polsce niż na innych rynkach. Takim pierwszym przykładem tego, jak to będzie, jaka Polska jest, to były bezstykowe płatności w 2007 roku wprowadzone w Polsce. Mamy dzisiaj 100% bezstykowych płatności. 4 na 5 Polaków już w zasadzie korzystało z biometrii. Młodych ludzi to jest 100%. To już nam mówi o tym, że jest to rozwiązanie, do którego są przychylni. Tak samo jak pokochaliśmy odblokowywanie naszych telefonów poprzez technologię biometryczną, czyli poprzez Face ID lub odcisk palca, tak samo użytkownicy pokochali i pokochają technologię opartą o jedno spojrzenie w płatnościach, co już my sprawdziliśmy na naszych pilotażach, które już od ponad 3 lat prowadzimy w Polsce. Jak już ktoś raz spróbował płatności PayEye, to nie chce wracać już do konwencjonalnych płatności, bo po prostu płatność spojrzeniem jest wygodniejsza. Nowe rozwiązanie, które wprowadzamy w salonach Empiku, jest to rozwiązanie innowacyjnych płatności biometrycznych PayEye. Polega ono na tym, że skanujemy tęczówkę oka razem w fuzji tak zwanej ze skanowaniem twarzy, co daje nam 100% bezpieczeństwo, że dobrze łączymy osobę z późniejszą płatnością. Ta płatność będzie polegała na tym, że będziemy podchodzili do terminala, specjalnego terminala, który jest w stanie skanować tęczówkę oka. W zasadzie tak jak ja teraz stoję, bez karty, bez telefonu, bez zegarka, bez przykładania niczego, tylko zbliżając swoje oczy i płatność zostaje dokonana. To skraca kolejki w sklepach i też proces obsługi o co najmniej kilka sekund per osoba. To się wydaje mało, ale to jest dużo w momencie, kiedy chcemy zlikwidować kolejki w sklepie. Jeżeli porównamy sobie ilość czynności, które musimy wykonać, kiedy już stoimy przed kasą i kończymy pakować zakupy do naszej torby, to musimy tak zastanowić się, gdzie mamy portfel, bądź telefon, bądź kartę. Musimy znaleźć to albo w torebce, albo w naszej kieszeni, wyciągnąć. Jeżeli to jest telefon, musimy go jeszcze odblokować i przyłożyć do terminala. I to konkuruje z jednym spojrzeniem. Bardzo zapaliliśmy się tak naprawdę do tego pomysłu, bo jesteśmy pierwszym graczem na rynku w Europie, który tego typu płatności biometryczne swoim klientom zaoferuje. Ja osobiście też uważam, że płatności biometryczne za kilka dobrych lat będą raczej standardem niż innowacją, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie wprowadzić to do naszych salonów w formie pilotażu już teraz. Liczę, że ten 3-miesięczny pilotaż, który przeprowadzimy w 5 naszych salonach, pozwoli nam rzeczywiście nauczyć się też, jak efektywniej edukować klienta i onboardować do tej usługi. I dzięki temu będziemy mogli ją zaoferować we wszystkich naszych salonach.